Dzisiaj jesteśmy z wizytą w łomżyńskim klubie Karate Kyokushin. Są z nami najmłodsi. Zapytamy, czym dla nich jest karate. Jesteście najmłodszymi zawodnikami tutaj. Jak wam się podoba? Jest nam bardzo fajnie. Tak. A co to jest karate? To jest sztuki walki. To są bardzo różne takie sztuki walki, jak bicie rękami czy tam nogami. Akurat można kolankiem, ale zabroniony jest akurat cios na szyję, bo wtedy się ktoś dusi. Raz w Japonii były trzy wyspy i ta największa wyspa chciała zawładnąć tą trochę mniejszą i oni zakazali im używać broni. I później oni wymyślili sztukę walki, która się nazywała karate. Pomarańczowy to wasz ulubiony kolor, bo widzę, że obydwoje macie pomarańczowe pasy. No mój niebieski, bo niedługo już będę miała niebieski. I co to znaczy? Że będę miała niebieski pas. Macie dwa różne kolory pasów. Co to znaczy? Że on ma wyższe stopnie, a ja niższe. Dlaczego masz wyższy stopień? Jak uzyskałeś taki niebieski pas? Wcześniej zacząłem chodzić na karate i więcej egzaminów zdałem. Co oznaczają te twoje belki tutaj na pasie? Że mam większy stopień. I jaki jest największy? Czarny pas i trzy belki. A co oznaczają kolory waszych pasów? Że jesteśmy silni. A taki czarny pas? To wtedy, kiedy sensei go nosi. A jak się zdobywa po kolei pasy? Co trzeba zrobić, żeby zmienić kolor? A to trzeba najpierw mieć trzy belki czerwone, jak ma się pomarańczowy pas, i mieć jeszcze niebieską belkę, żeby dostać niebieski pas. Ale trzeba najpierw zdać egzamin, żeby ten pas zdobyć. Co trzeba zrobić, żeby dostać czarny pas? Trzeba bardzo dużo pracować i dużo zdawać egzaminów. Co robicie na tych egzaminach? Siadacie, piszecie jakieś testy? Nie, na egzaminach tak ćwiczymy, co się nauczyliśmy w całym roku. Egzamin jest co pół roku chyba. No, na wycieczkach jeszcze, na obozach jest jeszcze egzamin, ale ja nie mogę jechać, bo nie lubię pasty rybnej, a tam pewnie będzie. Kto to jest sensei? To sensei to jest nauczyciel lub nauczycielka, która już ma czarny pas. Sensei to jest taki pan, który uczy dzieci, jak się robi, jak się uczy karate. Najwyższy jest sensei, tak? No tak, ale nie wiem, czy zawsze ma czarny pas. Bo zobacz, mój kolega też jest wysoki, to znaczy, że jest mistrzem karate? Nie, to nie zawsze jest tak. To jak to jest? Tak to jest, że nieważne, czy jest się wysokim, czy niskim, chudym, czy grubym bardziej, no to wystarczy, jak to się robi. A powiedz mi, senpai, czym się różni od senseja? On jest właśnie, nie dość, że jest młodszy, to też i ma niższy pas, jak brązowy. To taka pani, co uczy też karate. Senpai uczy, ma nie do końca... Nie ma do końca dobry stopień, ale dobry, ale ważne, że uczy. Umiesz liczyć po japońsku? Policzysz nam? Ich ni san shi go rok shich ach kyu ju. Skąd wiesz, że nie jest to przepis na zupkę chińską? Wiem. Jak wyglądają wasze treningi? Co na nich robicie? Ćwiczymy, bawimy się,
Dużo biegamy. Ja mam w domu taki skórzany czarny pasek, czy on też się liczy? To znaczy, że umiem karate? Tak, bo kto ma czarny pas, jest sensejem już. I nawet taki skórzany zwykły? Nie. Ja mam czarny skórzany pas w domu. Myślicie, że to znaczy, że umiem karate? Nie. Dlaczego? No bo tylko pas z belkami albo taki pas z kimonem, to znaczy, że to jest karateka. Słuchaj, ja mam w domu taki czarny skórzany pas. Czy to znaczy, że jestem mistrzem karate, że umiem karate? To się nie liczy. Nie? Dlaczego? No bo można sobie kupić w sklepie taki zwykły pasek. No ale można sobie kupić taki czarny pas, ale coś nie będzie liczyło. Nie, to niczym nie świadczy. No niczym nie świadczy. I nie mogę sobie kupić od razu takiego czarnego pasa i założyć? Nie. Dlaczego? Bo trzeba zdać egzamin. Ale jest złoty podrabiany. Tak, jest podrabiany? No. Ale to chyba nie znaczy, jak sobie kupię taki, że umiem karate, co? No, to prawda. Kto może brać udział w takich treningach? Jakie są limity wiekowe? Ja na treningach mam dzieci 4, 5 i 6-letnie. Zdarzają się nawet, że rodzice zapraszają, znaczy przyprowadzają dzieci 3,5-letnie, no to powiem, że się takich dzieci nie boję, więc no tak jak powiedziałam, 4, 5, 6-letnie dzieci mogą uczęszczać na nasze treningi. Oprócz tego, że karate to treningi i świetna zabawa, to są też zawody. Jakie macie sukcesy na swoim koncie? Tak, jeżeli chodzi o naszych najmłodszych zawodników, ostatnio mieliśmy zawody w Broku. Były to zawody ogólnopolskie dla dzieci w wieku od 9 do 15 roku życia. Z 14-osobowej grupy przywieźliśmy 9 medali. Uważam, że to bardzo duży sukces naszych młodych adeptów i rokuje to na jeszcze lepsze wyniki na kolejnych zawodach. Zapraszamy chętnie, tak nie wiem, 15 minut przed godziną, która jest wyznaczona. Na pewno któryś z nas tam, czy Senpai Maciek, czy ja, jesteśmy na salce, przed salką, więc można do nas podejść, zapytać się, czy można zapisać dziecko. Chętnie przyjmiemy, więc nie ma żadnych obaw, że tam trzeba konkretnie zadzwonić i umówić się wcześniej na spotkanie. A co trzeba zabrać ze sobą na taki pierwszy trening? Nic szczególnego. Wystarczą dresiki, koszulka na krótki rękaw i ćwiczymy na bosaka, więc obuwie sportowe nie jest obowiązkowe. Myślałam, że wiem wszystko o karate. Niestety jednak mój skórzany czarny pasek, który trzymam w szafie, o niczym nie świadczy. Nazywam się Amelka. Nazywam się Konrad. Nazywam się Ola. Nazywam się Zuzanna. Nazywam się Dawid. Nazywam się Jakub. Nazywam się Oliver. Nazywam się Ignacy. Nazywam się Julka. Nazywam się Blanka. Nazywam się Weronika. Nazywam się Korneliusz.